Radio Plus. Sedno sprawy. A gościem sedna sprawy jest dzisiaj Łukasz Schreiber, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dzień dobry, panie ministrze, witam serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się państwu. Panie ministrze, sojusz Prawa i Sprawiedliwości z suwerenną teraz Polską, kiedyś Solidarną, wisi na włosku? Nie wiem, na razie, jeżeli spojrzeć na to, jak trwają głosowania w Sejmie dotyczące ustaw, jeżeli spojrzymy na pracę rządu, to nie. Natomiast no, oczywiście nasi partnerzy, no, liczymy na to, że będą w dalszym ciągu wspierali obóz rządowy, a nie niektóre z prac torpedowali. No ale mówi pan minister o głosowaniach w Sejmie. Dobrze, że pan zaznaczył, że chodzi o te dotyczące ustaw, bo już w innych głosowaniach niekoniecznie jesteście zgodni. Wczoraj to było właśnie widać podczas próby zmienienia członków Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. No tak, no mówimy o jednym głosowaniu, natomiast wie pan, no, prawda jest jaka. No, przecież Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów razem. Ci posłowie byli na naszych listach, są w klubie parlamentarnym. No więc chyba można oczekiwać tego, że no, my będziemy kształtowali skład komisji tak, jak uważamy to za stosowne. No, jeżeli no ale nie można tego oczekiwać. Tak się nie dzieje, panie ministrze, po prostu. Można. Przecież. Można tego oczekiwać, o tym mówię. Natomiast sytuacja, do której pan nawiązuje, no jeżeli mamy zapowiedzi jakby tego, że kolejnych ustaw z tego obszaru nie da się liczyć na wsparcie części członków klubu, no to klub ma prawo, powinien mieć takie prawo, by tutaj dokonać roszady. Ja przypomnę raz jeszcze, nie mówimy o innym klubie parlamentarnym, prawda, który jest koalicjantem, z którego, nie wiem, byśmy teraz chcieli usuwać ich przedstawicieli z komisji. Mówimy o naszym klubie parlamentarnym, w którym przecież przytłaczająca większość posłów no, ma inne zdanie akurat niż nasi partnerzy z Solidarnej Polski. No i jakie będą konsekwencje, jaki będzie kolejny ruch, panie ministrze? No bo to wszystko, co pana zdaniem Prawo i Sprawiedliwość powinno w tej sytuacji dostać, tego Prawo i Sprawiedliwość nie dostało, nie może tego zrobić. To co dalej? Zobaczymy. Panie redaktorze, ale przechodzicie nad tym do porządku dziennego, że żebryści torpedują. Nie przechodzimy do porządku dziennego. Prawa i Sprawiedliwości i po prostu nic się nie dzieje? Nie, no liczymy na poparcie wielu ważnych ustaw, także sędziów pokoju. I to się nie zmienia. No jeżeli deklaracje idą w drugą stronę, no to mamy prawo nie próbować podejmować działania, by sytuację, bym powiedział, trochę uzdrowić. No ale to jakie działania, panie ministrze? No bo to jest taki, wie pan, sygnał. To, że żebryści mówią, że nie poprą sędziów pokoju, zablokowali te zmiany w komisji. No i co Prawo i Sprawiedliwość może zrobić? Jakie może konsekwencje wobec członków klubu wyciągnąć? Co się może wydarzyć, panie ministrze? Wie pan, ja nie jestem szefem klubu, żeby teraz mówić o konsekwencjach, które można wyciągnąć. Mówię i opisuję pewną sytuację, która moim zdaniem jest niedobra, niepokojąca, i o tym, dlaczego zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie. Ale a co teraz dalej się zdarzy, no to zobaczymy. No proszę zobaczyć, że inne kluby, nie wiem, w tym tygodniu z Platformy odszedł jeden z posłów, prawda? I takie rzeczy znacznie bardziej daleko idące się dzieją. No tutaj, jak mówię, ja cały czas liczę na bardzo mocną refleksję po stronie posłów Solidarnej Polski, posłów, którzy no właśnie podkreślają swoją odrębność, ale nigdy w wyborach nie uzyskali 5%. Są w Sejmie tylko dlatego, że startują z list Prawa i Sprawiedliwości, a podczas wyborów swój znaczek partyjny ukrywają, a przede wszystkim eksponują logo Prawa i Sprawiedliwości. Czyli to ważne słowa, wydaje mi się, są w Sejmie tylko dlatego, że startowali z list PiS. To właśnie pan powiedział, tak? No oczywiście, że tak. No jak startowali samodzielnie, to nie byli w stanie zrobić 5%. I nie zapowiada się, patrząc na sondaże, aby byli w stanie uzyskać taki wynik. No ale mówią, że biorą to pod uwagę, przygotowują listy. Panie ministrze, to blisko jest do tego rozwodu, do samodzielnego startu suwerennej Polski?
No ale to oni sobie powinni na to pytanie odpowiedzieć przede wszystkim. Nie no, myślę, że Prawo i Sprawiedliwość ostatecznie podejmuje decyzję. Może Solidarna, Suwerenna Polska może chcieć za jakiś czas, a wy możecie powiedzieć nie, teraz to już nie chcemy, trzeba było wcześniej zgodnie pracować. No to chyba też od Prawa i Sprawiedliwości zależy, a nie tylko od Suwerennej Polski. To oczywiście decyzja zależy, natomiast na tą decyzję ma wpływ to, jak się nasi partnerzy zachowują. W tym sensie jest to w dużej mierze zależne od nich. No my przecież, wie pan, no naprawdę, szukać takiego partnera, który no nie tylko udostępnia swoje listy, bardzo dobre miejsca na listach, nieproporcjonalnie, nie podkreślę to, nieproporcjonalnie duży udział w rządzie w stosunku do mandatów. No to wie pan, każdemu bym życzył, żeby takiego partnera, kogoś z tak naprawdę przyjaznym podejściem jak prezes Jarosław Kaczyński, ktoś mógł znaleźć, do tego partnera, który nie oszukuje, dopełnia umów, więc to jest jedno. A z drugiej strony no, jest seria tego rodzaju zachowań no, kiepskich, niedobrych, które ja oceniam bardzo krytycznie. Ale mogą sobie nagrabić, już tak kończąc ten wątek, panie ministrze, mogą sobie nagrabić na tyle, że Prawo i Sprawiedliwość powie, no jednak na naszych listach miejsca dla was zabraknie. Zobaczymy. Ale może to się wydarzyć? Może to się wydarzyć, panie ministrze? Wie pan, wszystko się może wydarzyć. Śpiewała Anita Lipka. To jest decyzja kierownictwa partii, ale też, wie pan, nie jest też tak, że w tym momencie trwa jakaś tam, nie wiem, wojna, walka, prace, nie wiem, rządu są storpedowane, nie wręcz przeciwnie. Ja przypomnę, że tylko wczoraj przyjmowaliśmy na posiedzeniu rządu jedną z ustaw ministra sprawiedliwości dotyczących zmian przede wszystkim w kodeksie postępowania cywilnego, zmian, które mają na celu zwiększenie takiego procesu informatyzacji w sądach i to też trzeba powiedzieć, więc to nie jest tak, że nie wiem, że w tym momencie przez jakąś różnicę zdań w kilku sprawach mówię, no mamy do czynienia z jakąś wojną wewnętrzną czy czymś takim. Nie, natomiast no mówię, no i ja bym oczekiwał zawsze takiej refleksji i lojalności. Panie ministrze, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, kiedy rozpoczną się prace nad projektem Prawa i Sprawiedliwości, który ma usprawnić pracę tego Trybunału? No tam chodzi o zmniejszenie wymogów, które określają pełny skład Trybunału. No tak, to jest tak naprawdę powrót do rozwiązań sprzed roku 2016. To po pierwsze. Po drugie, kiedy to może nastąpić? No, wedle jakichś deklaracji, bo to nie jest decyzja moja, nie jest decyzja rządu, to jest w ogóle projekt poselski, a decyzja o tym, kiedy on będzie rozpatrywany, to leży w gestii pani marszałek. Z tego, co słyszymy, to chyba jest szansa, że na następnym posiedzeniu Sejmu. A nie najprostszym rozwiązaniem byłaby dymisja prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, skoro tak znaczna część sędziów uważa, że ona już nie jest legalnie prezesem, że powinna ustąpić ze stanowiska, bo... Ale sekunda, mówimy o konstytucyjnym organie państwa. Mówimy o prezesie... O sporze wewnątrz tego organu, tak? O kilku sędziach, którzy uważają, że prezes nie jest prezesem. Dobrze, no ale na jakiej podstawie tak uważają? No szereg konstytucjonalistów, prawników, do których zdania się przyłączam, no absolutnie dobitnie dowodzi tego, że ta kadencja mija, zdaje się, w grudniu przyszłego roku. No ale to panie Michał, to wprowadziliście do Trybunału ludzi, którzy nie mają pojęcia o prawie, którzy taką najprostszą rzecz, jak pan mówi, że to jest takie jasne i oczywiste, a oni uważają, że jest inaczej, wie, to oni się na tym chyba nie zdają zupełnie. To kogo wy tam wprowadziliście? Pan doskonale wie, że nie o to chodzi. Raczej tutaj mają do czynienia jakieś kwestie no zupełnie pozaprawnicze, tylko bym powiedział ambicjonalne i tego rodzaju. Ale wie pan, to sobie mogą dyskutować na ten temat. Natomiast to, że część sędziów no, nie przychodzi do pracy, to jest dla mnie rzecz niepojęta. No nie po to się składamy na ich niemałe skądinąd wynagrodzenia, by sobie wymyślali preteksty, by nie przyjść do pracy. No wie pan, no nie wyobrażam sobie tego.
pracuje tutaj w kancelarii premiera. No i wie pan, naprawdę pracuje tutaj mnóstwo osób, pewnie też mają różne poglądy. No i z tego powodu, że nie wiem, może ich szef im się nie podoba, to nie znaczy, że nie przychodzą do pracy, prawda? To by była paranoja jakaś. No ale no tyle, no powrót do rozwiązań sprzed roku 2016, wtedy tak krytykowane, teraz jest krytykowany ten powrót. No, jakby no nic się tutaj strasznego przecież nie dzieje. Jest to dla mnie straszne jest to, że panie ministrze, kreślicie to, jak ma pracować Trybunał Konstytucyjny tylko i wyłącznie na podstawie bieżących politycznych potrzeb. To jest dla mnie straszne. No ale to nie jest na podstawie bieżących politycznych potrzeb kreślenie tego. Czego jeszcze, panie? Tam były zmiany dokonywane, no przecież ta zmiana to nie była jakąś wówczas zmianą kluczową. No, był szereg zmian dokonywanych w działalności Trybunału. Zresztą pamięta pan dlaczego? Dlatego, że prezes ówczesnego Trybunału postanowił pójść na taką polityczną wojnę. Praprzyczyną jakby tych wszystkich konfliktów było to, że w czerwcu 2015 roku głosami Platformy, PSL i SLD wybrano nadprogramowych sędziów. Tak, w sytuacji, w której oni absolutnie nie powinni być wybrani ze złamaniem. Sam Trybunał potem uznał, że to było złamanie konstytucji. Sam Trybunał potem uznał, ale kiedy oni zostali wybrani, ten sam Trybunał siedział cicho i nie zajmował w ogóle w tej sprawie stanowiska. Wręcz przeciwnie, dziękowano prezydentowi Komorowskiemu, zdaje się, za inicjatywę legislacyjną przez prezesa Trybunału. A więc widzi pan, no jeżeli poprzednicy doprowadzili do takiego bałaganu. Później złamali konstytucję. Myśmy o tym protestowali, ale media wówczas na ten temat nic nie mówiły. Mówiliśmy na ten temat, panie ministrze. Od czerwca wtedy mówiliśmy ale, na ten temat. Ależ pamiętam rozmowy z politykami Platformy, naprawdę. Nawet teksty wyborczej pamiętam. Tak, tekst w Gazecie Wyborczej na 17 stronie gdzieś się pojawił. No proszę to skonfrontować. Ten jeden tekst, jeden pana wywiad i może jeszcze kogoś z całą lawiną, która miała miejsce na przełomie roku 2015 i 2016. Panie ministrze, to postawmy tu kropkę. Dogrywka internetowa, sedna sprawy. Już za chwilę słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia. Minister Łukasz Schreiber jest i będzie za chwilę gościem sedna sprawy. Radio Plus. Sedno sprawy. Łukasz Schreiber, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, cały czas jest z nami. Panie ministrze, w każdym razie, tak sumując wątek Trybunału Konstytucyjnego, pan wierzy, że uda się to rozwikłać, ten spór, uda się pójść dalej z samą sprawą ustawy o Sądzie Najwyższym i z pieniędzmi z KPO? No taką mam nadzieję, oczywiście, że tak. Wie pan, ale przede wszystkim ja nie patrzę na to, co się dzieje, mówię, w kontekście jakichś politycznych sporów, decyzji. Tutaj każdy też ma prawo podejmować sam zdanie. Tutaj zdania każdego z sędziów Trybunału Konstytucyjnego są samodzielne, niezależne. Natomiast no, jedno, czego na pewno oczekuję, to tego, by stawiać się do pracy. No, sędziowie też mają swoje powody. Jeżeli poważnie traktować to, co mówią, że prezes Julia Przyłębska nie jest już prezesem ich zdaniem, no to też rozumiem ich postawę, panie ministrze. Kiedy została? Nie no, ale wie pan, no... Jakby, ja tego sporu prawnie, to ja tego nie podejmuję się rozstrzygnąć, okay. Jeżeli między sędziami kiedy Trybunału została, jest, ale kiedy została? Kiedy została sędzią Trybunału Konstytucyjnego pani prezes Julia Przyłębska? W grudniu 2015 roku, prawda? Plus 9 lat, no to jest chyba jasne, kiedy kończy jej się kadencja. No, oczywiście można na podstawie, wie pan, naginania prawa interpretować sobie rzeczywistość w wielu sprawach, nie tylko w tej, i toczyć takie absurdalne spory. Natomiast do czego to ma doprowadzić? Jakby czyje dobro za tym stoi? Kto tutaj próbuje, nie wiem, manipulować opinią publiczną? Kto próbuje tutaj osiągać swoje cele? Niektórzy mówią, że Zbigniew Ziobro, panie ministrze. Są tacy, którzy tam wskazują gdzieś tego, który pociąga za sznurki też w Trybunale. Nie chcę mi się w to wierzyć, panie redaktorze.
Panie ministrze, to zmieńmy temat i porozmawiajmy o tym, o czym zajmuje się teraz Komitet Stały Rady Ministrów, a przedmiotem jego prac jest m.in. specustawa o Odrze, ta specustawa, która była pilnym projektem wczesną jesienią ubiegłego roku. Kiedy, panie ministrze, rząd zajmie się tymi przepisami i dlaczego to dzieje się dopiero teraz? Nie, no rząd się tym zajmuje już spory czas. To jest jakby pewne niezrozumienie samego procesu legislacyjnego. No tak, ale rząd w znaczeniu Rada Ministrów, kiedy przyjmie ten projekt. Tak. Nie, ale panie redaktorze, no bądźmy uczciwi, jakby jeżeli to przedstawiamy opinii publicznej. Rząd pracuje nad tym projektem od miesięcy. To jest projekt trudny, skomplikowany, kwestia złożona, no to nie jest jeden przepis, gdzie się zmienia czy ilość tam osób w składzie jakiejś komisji, tylko to jest kwestia naprawdę no, dość poważnych regulacji. Na to się nakładają te wszystkie kwestie ekologiczne, innego rodzaju i tak dalej. Są regulacje unijne i tym podobne. Więc rząd od wielu miesięcy pracuje nad tą ustawą. Były szerokie konsultacje w tej sprawie. Było przyjęcie przez zespół programowania, byliśmy na stałym komitecie, mieliśmy długą dyskusję, mieliśmy także przyjęcie w jej wyniku szeregu zmian. Teraz w czwartek będziemy potwierdzali jakby ten ostateczny kształt i myślę, że to już jest decyzja oczywiście pana premiera, ale myślę, że nawet w najbliższy wtorek ta ustawa na Radzie Ministrów może stanąć. Bo rozmawiałem nie tak dawno z minister klimatu i środowiska, minister Anną Moskwą i no, mówiła, jeżeli chodzi o Odrę, że cały czas ta alga w Odrze występuje, że jest ryzyko powtórki tych ekologicznie tragicznych wydarzeń sprzed niemal roku, z przełomu lipca i sierpnia. No, w tym kontekście nie dziwi to, że dopiero teraz te przepisy są przyjmowane, które, no, jak państwo tłumaczyli rok temu, mają pomóc zapobiec powtórce tej ekologicznej. No ta specustawa odpowiada na te wyzwania, które zostały wskazane w raporcie i myślę, że no bardzo dobre jest i bardzo ważne, że będzie przyjęta, trafi do Sejmu. No mam nadzieję, że będzie tam też procedowana. Już w jakim tempie, to oczywiście zależy od pani marszałek, a później pana marszałka w Senacie. Panie ministrze, mówił pan o tym, że Bogusław Sonik odchodzi z Platformy Obywatelskiej. No, Polskie Stronnictwo Ludowe chociażby już mówi, że jak najbardziej mogłoby na swoich listach pana posła Bogusława Sonika gościć. No, odchodzi dlatego, że ma zbyt konserwatywne poglądy Bogusław Sonik z Platformy. To może i w Prawie i Sprawiedliwości mógłby znaleźć miejsce, czy na listach Prawa i Sprawiedliwości, bo może niekoniecznie w samej partii. Pan poseł widziałby Bogusława Sonika na listach PiS? Wie pan co, nie wiem, no trudno mi powiedzieć, czy na pewno by mógł znaleźć miejsce na listach Prawa i Sprawiedliwości. Przyznam szczerze panu, że poza medialną jakąś aktywnością, to niespecjalnie znam pana posła, więc nie chciałbym dokonywać takiego, że nie chciałbym składać tutaj takich deklaracji, ale zdaje się, że... Z tej opozycyjnej karty, jak rozumiem, pan minister zna też pana posła, tak? No z tej... Znam, tak. Przede wszystkim jego dokonania i bardzo cenię. I bardzo cenię tą działalność opozycyjną, ale w sensie nie opozycyjną no tak, z ostatnich 8 lat, tylko mówię o działalności opozycji, tak jest, demokratycznej przed rokiem 89. I to bez wątpienia jest piękna karta. Więc to daje podstawy, dawałoby podstawy do takiej rozmowy, ale zdaje się, że ani on sam nie jest specjalnie zainteresowany, a też proszę zrozumieć nasz punkt widzenia, no, osoba, która 22 lata spędziła w Platformie, no, dzisiaj twierdzi, że coś tam już jakby przelało czarę goryczy, ale z drugiej strony 22 lata wspierała to co robiła Platforma, co pewnie sprawia, że no, na pewno nie jest tak, żebyśmy teraz jakoś strasznie zabiegali o taki transfer, czy jak to nazwać. Nie? Także zdaje się, że pan Bogusław Sonik ma inne swoje plany polityczne i ja to szanuję. Myślę, że jest to jakaś tam konsekwencja jego decyzji, jego poglądów.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, za tę rozmowę. Łukasz Schreiber, szef Komitetu Stałego Rady. Dziękuję bardzo. Był gościem Sedna Sprawy. Udanego dnia panu ministrowi życzę. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo państwu, dziękuję za uwagę i również życzę udanego, dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Teraz zapraszam państwa na spotkanie z Kamilą Biedrzycką. Startuje właśnie program Ekspres Biedrzycki. Dzień dobry Państwu. W środę to jest program Ekspres Biedrzycki i Kamila Biedrzycka. Witam Państwa i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Państwa gościem już za chwilę rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec, a po godzinie 9.45 generał Tomasz Drewniak, czyli były inspektor sił powietrznych. Zaczynamy jednak od tego, że Prawo i Sprawiedliwość, drodzy Państwo, po raz kolejny przegrywa głosowanie. Politycy partii rządzącej chcieli ze składu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości wykluczyć swoich partnerów z suwerennej Polski, dokładnie czterech ziobrystów, no ale okazało się, że nie mieli do tego większości. Ziobrystów uratowała bowiem opozycja, a sama komisja miała zająć się oczywiście między innymi projektem zgłoszonym przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, projektem zmian w składzie osobowym Trybunału Konstytucyjnego. Co dalej w tym politycznym romansie Prawa i Sprawiedliwości i suwerennej Polski. O tym dziś na pewno będziemy mówić. Tym bardziej, że wczorajsze obrady w Trybunale Konstytucyjnym trwały dokładnie 37 sekund. Tak się stało, ponieważ było za mało sędziów. Wiemy oczywiście, że rozprawa w sprawie, która miała dotyczyć ułaskawienia Mariusza Kamińskiego, dokładnie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sądem Najwyższym, musiała zostać przez to odwołana. Wiemy, że bunt sędziów, zresztą było to widać jak na dłoni, wczoraj trwa, ale to nie zmienia faktu, drodzy Państwo. To jest ten moment, kiedy ja zawsze proszę, żeby Państwo usiedli, jeśli Państwo stoją. To nie przeszkadza jednak te 37 sekund obrad w tym, że za niecałą minutę pracy Julia Przyłębska zarobiła wczoraj 34 tysiące złotych. I sprawa numer 3, czyli świętowanie przez Rosję tak zwanego Dnia Zwycięstwa. Obchody te jednak można nazwać raczej parodią niż paradą, a to z tego powodu, że na defiladzie pojawił się tylko jeden czołg, drodzy Państwo. Do Moskwy przybyło także niewielu przywódców innych państw, a propos tego jedynego czołgu, to był to pojedynczy egzemplarz T-34, czyli czołgu radzieckiego, uwaga, produkowanego w latach 1941-58. Widowiskowej części lotniczej także na tej parodii zwanej paradą nie było i o tym między innymi z generałem Drewniakiem także dziś mówić będziemy. To jest Ekspres Biedrzycki i zapraszam Państwa. Czy spór między Prawem i Sprawiedliwością a suwerenną Polską nabiera coraz większych rumieńców? No wszystko na to wskazuje. To głosowanie w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, o której Państwu wspominałam, no może właśnie o tym świadczyć. PiS chciał usunąć z Komisji Sprawiedliwości ziobrystów, ale nie miał większości. Tak krótko skomentowała Kamila Gasiuk-Pichowicz z Koalicji Obywatelskiej. Zresztą później posłanka Joanna Lichocka nie mogła przeżyć faktu, że po posiedzeniu tej komisji pani Gasiuk-Pichowicz rozmawiała z kolegami z Solidarnej Polski, suwerennej Polski, przepraszam, i żartowała sobie z zaistniałej sytuacji. Z Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka mieli zostać odwołani Mariusz Gosek, Mariusz Kałużny, Piotr Sak i Mateusz Woźniak. Wszyscy jak jeden mąż suwerennej Polski i mieli ich zastąpić, już nie będę Państwu wymieniać nazwisk, ale oczywiście wszyscy z
Prawa i Sprawiedliwości. Partia jednak rządząca przegrała to głosowanie, Ziobrystów uratowała opozycja, wniosek poparło tylko 214 posłów, 216 było przeciw, czyli to w sprawie Komisji Sprawiedliwości, oczywiście głosowanie na sali plenarnej, 7 wstrzymało się od głosu. No, o posłance Lichockiej już Państwu opowiadałam, a pan Michał Wójcik, minister z suwerennej Polski, powiedział, że ci panowie, którzy mieli być z komisji odwołani, to są znakomici posłowie, no i większość sejmowa zagłosowała za nimi, więc podzielają moją opinię, no i to jest bardzo ciekawy argument, o którym za chwilę także mówić na pewno będziemy. Jeżeli chodzi o sytuację w Trybunale Konstytucyjnym, to już Państwu opowiadałam, 37 sekund dokładnie to posiedzenie trwało, sprawa została odroczona, chodzi oczywiście o ułaskawienie bardzo kontrowersyjne obecnego ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego przez Andrzeja Dudę. Przypomnę, że to była jedna z jego pierwszych decyzji w ogóle jako głowy państwa. Spór kompetencyjny miał rozstrzygnąć Trybunał Konstytucyjny między prezydentem a Sądem Najwyższym, no ale nie mógł rozstrzygnąć, podobnie jak kwestii związanych z Sądem Najwyższym w kontekście wypłaty pieniędzy z KPO, no bo nie ma większości, jest bunt w Trybunale, paraliż, a pani Przyłębska wczoraj jedyne co zrobiła, to odczytała uzasadnienie odroczenia tej rozprawy i zainkasowała za to 34 tysiące złotych. Siedzą Państwo, mam nadzieję. I niech siedzą dalej, dlatego że my tutaj jeszcze mamy dla Państwa bardzo ciekawe informacje. Na przykład dotyczące niezwykle kosztownego remontu rządowego ośrodka. Władza zyska bowiem, drodzy Państwo, luksusowe spa. Ale jeśli Państwo myślą, że tam tylko jacuzzi i baseny, to nie, nie, nie. Już śpieszę z wyjaśnieniem. Chodzi o ośrodek rządowy w Łańsku, w którym szkolą się urzędnicy i ministrowie. Ten ośrodek rządowy ma zamienić się właśnie w luksusowe spa. I uwaga, postaram się to przeczytać z pełną powagą. Ma się tam, nie uda mi się. Ma się tam pojawić tak zwany prysznic wrażeń i ma się także pojawić pisuar na podczerwień. Koszt tego remontu to jest kilkanaście milionów złotych i właściwie mój śmiech byłby uzasadniony, gdyby nie to, że to wszystko, drodzy Państwo, jest finansowane z naszych podatków, z naszych, moich, Państwa pieniędzy. Ośrodek rządowy w Łańsku, jeszcze tylko Państwu przypomnę, jest zlokalizowany w lesie nieopodal Jeziora Łańskiego w województwie warmińsko-mazurskim. Piękne miejsce. I okazuje się, że remont jest podzielony na trzy etapy. Obecnie trwają przygotowania już do ostatniej, kluczowej fazy renowacji. W planach jest odnowienie niecki, ale rządowe dokumenty wskazują, że w ośrodku rządowym pojawi się także sauna fińska, gabinet do masażu, łaźnia parowa i ściana z soli himalajskiej. W zamówieniu pojawia się także ten już sławetny prysznic wrażeń. To ma być, drodzy Państwo, kabina ze specjalnym prysznicem z przyciskami do regulacji temperatury i ciśnienia wody, aby zagwarantować jak najbardziej komfortową kąpiel. Tego typu udogodnienia można spotkać w profesjonalnym spa, ale to nie jest wszystko, co planuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. W ośrodku także będzie można korzystać z najbardziej nowoczesnych toalet, których Azjaci nawet by się nie powstydzili. Pojawi się tam pisuar spłukiwany na podczerwień i sedesy z elektryczną płytką do spłukiwania. I przypomnę, zapłacą Państwo za to 11 milionów złotych. Ale gdyby tego było mało, to jeszcze opowiem Państwu o historii, której głównym bohaterem stał się do niedawna rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel, który w minioną niedzielę uczestniczył w uroczystym przekazaniu sprzętu dla strażaków z OSP Potworów i OSP Grabowa w województwie mazowieckim. Jak jednak zauważyli czujni internauci, obydwa wozy strażackie, drodzy Państwo, które w niedzielę pan Fogiel miał przekazywać, zostały już oficjalnie przekazane, ale w marcu. W użyciu są bowiem także od grudnia ubiegłego roku. No i tam uczestniczył właśnie w Dniu Strażaka Radosław Fogiel. To miał być taki kulminacyjny punkt, przekazanie tych wozów strażackich. Okazało się jednak, że strażakom Prawo i Sprawiedliwość dwa razy wręcza ten sam sprzęt. Jeszcze raz powtórzę. Wozy są w użyciu od grudnia, po raz drugi jednak zostały przekazane w ostatnią niedzielę, 7 maja.
No i jeszcze jedna sprawa. W 2020 roku, to Państwo pamiętają, bo o tym mówiliśmy, z pieniędzy podatników rozdano ponad 100 milionów złotych na nagrody i premie dla urzędników. Rekordzistami w zestawieniu są pracownicy oczywiście Ministerstwa Finansów, to też Państwo pamiętają, którzy otrzymali 64 miliony złotych premii i nagród, z czego 15 milionów tylko kadra kierownicza. Okazuje się jednak, że w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wydano ponad 27,5 miliona złotych na nagrody dla niemal 2000 pracowników. Z kolei Ministerstwo Zdrowia w ramach premii wypłaciło podwładnym ponad 5 milionów 600 tysięcy złotych, z czego grubo ponad 2 miliony ze środków ministerialnych, a kolejne, i tu uwaga, 2 miliony 300 tysięcy ze środków europejskich. Nie z budżetu państwa, tylko ze środków europejskich wypłacono premię dla urzędników Ministerstwa Zdrowia. Jeżeli państwo się zastanawiają, co z pieniędzmi z KPO, to przypomnę, że nadal ich nie ma. Za to w studiu już za chwilę pojawi się Jan Grabiec. Zapraszam. Jak sobie myślę o tym, że Platforma Obywatelska miałaby zająć się polskim rolnictwem, to obawiam się, że ich skuteczność działania byłaby podobna do skuteczności intryg gangu Olsena. Znaczy, broń Bóg, żeby Platforma Obywatelska zaczęła się zajmować polskim rolnictwem, bo inaczej ono skończy w ten sposób, że zamiast polskiego schabowego, to w Polsce będzie można tylko wybierać spośród warzyw. W związku z tym, no naprawdę, to jest dosyć kuriozalna sytuacja w przypadku, gdy politycy Platformy Obywatelskiej, którzy doprowadzili do tego, że podwyższono wiek emerytalny polskim rolnikom, że doprowadzono do tego, że przez lata nie było równych dopłat dla rolników z Unii Europejskiej. Przecież to nasz rząd wywalczył równe średnie unijne dopłaty dla polskich rolników. W związku z tym naprawdę no, mogę to odbierać tylko w formie jakiegoś żartu. Zresztą, szanowni państwo, internauci w kontekście tych schabowych skeczów Platformy Obywatelskiej są bezlitośni. Myślę, że ich komentarz wystarczy. Do komentarza został wywołany rzecznik Platformy Obywatelskiej, Jan Grabiec. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Rzecznik Müller nie widzi najmniejszych problemów w sposobie funkcjonowania, także jeżeli chodzi o system legislacyjny. Wniosek posłów, a właściwie projekt posłów Prawa i Sprawiedliwości w sprawie zmiany składu osobowego Trybunału Konstytucyjnego, jak rozumiem, został złożony. Miała się nim zająć Komisja Sprawiedliwości, no ale ups, nie udało się, ponieważ nie udało się także zmienić składu osobowego. PiS chciał odwołać swoich koalicjantów suwerennej Polski ze składu tej komisji i powołać swoich ludzi, już wyłącznie z Prawa i Sprawiedliwości. Państwo jako ugrupowania opozycyjne zagłosowali przeciw zmianie tego składu. Dlaczego? Bo pan Michał Wójcik już sugeruje, że po prostu uważają panowie i panie z opozycji, że to są po prostu świetni posłowie, którzy wypełniają świetnie swoje obowiązki. Jaka była prawdziwa przyczyna tego, że nie zgodziliście się na zmianę składu osobowego tej komisji? No, kwestia reguł parlamentarnych. Widzimy tutaj, że jak PiS-owi jest wygodnie, to zmienia właściwie co posiedzenie skład różnych komisji. Brakuje im większości w wielu komisjach, między innymi w mojej komisji przegrali Lex Pilot, dlatego że nie było tam posłów PiS-u. A tutaj widzimy wojnę wewnątrz, właściwie klubu PiS-u, bo tak naprawdę jedni członkowie klubu PiS-u chcą odwołać innych członków klubu PiS-u, dlatego że mają inne zdanie, jeśli chodzi o kombinowanie przy Trybunale Konstytucyjnym. Czyli to, co dzieje się między PiS-em a suwerenną Polską, pana zdaniem, to już jest jawna wojna. To jest wojna, to jest, kiedyś się mówiło, sowietolodzy mówili o walce buldogów pod dywanem. To już nie jest pod dywanem, to jest już bardziej, dawno i nieprawda. To jest bardziej walka jamników pod dywanem, czasem te ogony tam wystają, czy pyski, ale tak naprawdę w tym wszystkim zaciera się to, o co chodzi, bo ten bałagan, który wytworzył PiS wokół, przecież chodzi o fundusze unijne na końcu, to zapętlenie takie, że przyjęli ustawę, która trochę oszukuje Unię Europejską, trochę oszukuje Polaków, ale może być uznana za kompromisową, którą prezydent właściwie odesłał do Trybunału, jakby wetując, bo nie pozwolił na jej wejście w życie, gdzie z kolei Ziobro to blokuje. No to wygląda takie, na taki kompletny bajzel, w którym nikt się już nie może połapać. I brną w ten chaos, ten bałagan, zamiast rozstrzygnąć sprawę bardzo prosto. Jeśli nie chcą naszych ustaw, które od 2 lat czekają w Sejmie, dotyczące wyprostowania sprawy z Sądem Najwyższym, to niech sami złożą prostą ustawę, która zostanie przy naszych głosach poparta i zostanie przyjęta, dotycząca przywrócenia praworządności w
Sądzie Najwyższym. Przecież o to w tym wszystkim chodzi. No panie pośle, ale doskonale pan wie, że Zjednoczona Prawica tego projektu nie poprze, bo po pierwsze się z nim nie zgadza, a po drugie musieliby się przyznać do popełnionych przez 8 lat błędów w wymiarze sprawiedliwości. Ale oni przyznali się do marzenia ściętej głowy. Znaczy ta ich ustawa co prawda to jest takim puszczeniem oka do Komisji Europejskiej, ta, którą oni przyjęli, która jest no teraz w Trybunale. Zresztą komisja trochę się daje nabierać ale tego ona typu jest, bo ona jest przyznaniem się do błędu, bo ona jest wycofaniem się z fundamentalnych reguł, zasad tej pisowskiej reformy tak naprawdę. Można powiedzieć, że oni stoją kompletnie w rozkroku. I tutaj Ziobro ma w tym sensie rację, że przyłapał Kaczyńskiego, Morawieckiego na kłamstwie. To znaczy? Że mówią, że są twardzi wobec Brukseli, a tak naprawdę kompletnie skapitulowali, jeśli chodzi o jeden z ważnych filarów tej ich pseudoreformy, jeśli chodzi o status sędziów. Mhm. Wycofali się bardzo mocno. Więc Ziobro mówi tak, no mówicie Polakom co innego, a robicie co innego. I stąd to takie zapętlenie, w jakim jest dzisiaj PiS, a te regulaminowe przepychanki, no oczywiście opozycja musi to wykorzystać. Znaczy, jeśli mamy szansę utrącić manipulowanie przy składzie Trybunału Konstytucyjnego, to oczywiście to zrobimy, bez względu na to, kto no dobrze, po tylko... stronie PiSu na tym zyska czy straci. Efekt, panie pośle, jest taki, że Trybunał Konstytucyjny od dłuższego czasu nie działa. Wczorajsza rozprawa, która nawet nie stała się rozprawą, tylko jakieś oświadczenie pani Przyłębskiej, trwało 37 sekund. Nie było odpowiedniej większości, odpowiedniego składu osobowego sędziowskiego, bo w Trybunale trwa bunt części sędziów. No ale pani Przyłębska i pozostali sędziowie biorą pieniądze nasze, które my płacimy jako obywatele i to nie małe pieniądze. Ja już wspomniałam dzisiaj w programie, 34 tysiące złotych pani Przyłębska zainkasowała za 37-sekundowe posiedzenie, bo to jest jedyne, które się odbyło w tym miesiącu. Znaczy to jest jakaś paranoja i teraz pytanie, co można z tym zrobić w obecnej, panie pośle, sytuacji. W obecnej sytuacji nic normalnego nie można no właśnie, zrobić. Czyli musimy się pogodzić, ja wcale nie boleję tak? nad faktem, tym, że pani Przyłębska kłóci się z panem Muszyńskim, bo ten trybunał jest wybrany w sposób niekonstytucyjny, mówimy o sędziach dublerach, ich następcach, bo Przyłębska została nielegalnie wybrana na pierwszą kadencję, nie było przecież w tej sprawie uchwały zgromadzenia sędziów, te wszystkie argumenty były podnoszone. My się trochę przyzwyczailiśmy do tego, że jak została nazwa, to jest Trybunał Konstytucyjny. To nie jest Trybunał Konstytucyjny. I guzik mnie obchodzi, czy ludzie Ziobry, czy ludzie Kaczyńskiego w tym Trybunale zyskują chwilową przewagę, bo nie powinno być tak po prostu, że partyjni nominaci, ludzie, których rzeczywiście są zdalnie sterowani z Nowogrodzkiej czy z Ministerstwa Sprawiedliwości, decydują o sprawach konstytucyjności. Według polityków Zjednoczonej Prawicy ta sytuacja nad władzą, pokazuje właśnie, że to nie władzy. Są partyjni nominaci, bo gdyby byli, to by współdziałali, a teraz się buntują, no więc widać, że to nie są polityczne nominacje. To są nominaci różnych partii wewnętrznych i frakcji. No przecież gdyby ci sędziowie byli niezależnie, to oni by od lat kwestionowali to, co robiła Przyłębska. A dzisiaj, kiedy to jest wygodne dla Ziobry, stoją w poprzek pomysłom Kaczyńskiego. Czyli to, nie mamy trybunału po prostu. My nie mamy trybunału w Polsce, nie mamy niezależnego organu, który rozstrzyga kwestie praw obywatelskich w sporze z rządem, czy kwestie no, sporów kompetencyjnych między instytucjami. To jest taki zbiór zdalnie sterowanych przycisków, kierowanych przez poszczególne partie. No, nigdzie na świecie Trybunał Konstytucyjny, czy Sąd Konstytucyjny nie funkcjonuje w ten sposób, że partyjki w frakcji, w partii rządzącej no tak, spierają się na forum. Panie pośle, wczoraj miało chodzić o też bardzo ważną sprawę, czyli spór kompetencyjny między prezydentem a Sądem Najwyższym w kontekście pamiętnego ułaskawienia Mariusza Kamińskiego jeszcze przed uprawomocnieniem się wyroku. Zostawmy. Natomiast mamy jeszcze sprawę skierowaną przez prezydenta, czyli ustawę o zmianach w Sądzie Najwyższym, która to ustawa miała dać nam szansę na odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy, czyli tak naprawdę konsekwencje braku normalnego działania Trybunału są dla nas wszystkich niezwykle dotkliwe. Tak, to, że PiS reformował, wszyscy w Polsce wiedzą, że PiS zajmował się Trybunałem Konstytucyjnym, to przecież listopad, grudzień 2015 roku to pierwsza reforma, którą podjęli i to jest, mają w tym składzie Trybunału wszystkich, których chcieli tam powołać sami, swoich kolegów z ław partyjnych i ta sytuacja, w której Trybunał nie działa kompletnie w kluczowych dla Polski sprawach pokazuje, na czym polegają te pisowskie reformy. Znaczy jest dużo farmazonów, opowieści o tym, że wszystko ma lepiej działać, ma służyć społeczeństwu, ma służyć państwu, a później się okazuje, że to kompletnie nie działa. To teraz krótko. Proszę wyobrazić sobie taką sytuację, że w październiku Platforma Obywatelska wygrywa wybory. Jak i w jakim tempie załatwiacie sytuację w Trybunale Konstytucyjnym? No, trzeba to zrobić jak najszybciej. Znaczy, ale ten jak? Organ musi zacząć działać. No to, nie tak, może tam to być oczywiste. Sędziów dublerów ich pochodnych, nie może ale być jak? Sędziów, których jak? Statów jest... Jak? No, za pomocą jakich narzędzi? Wystarczy respektować wyroki sądów, które zapadły w tej sprawie i wyroki Trybunału Konstytucyjnego. To znaczy?
No, znamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku. Są decyzje w tej sprawie innych sądów, również Sądu Najwyższego. Jeśli Sąd Najwyższy będzie funkcjonował tak, jak powinien funkcjonować ten organ, to wyczyścimy sprawę Trybunału Konstytucyjnego do zera. Bo ta sytuacja pokazuje, że państwo nie może funkcjonować wtedy, kiedy jest organy państwa są domeną bijatyk, polityków różnych partyjek i partii. No dobrze, a na razie sytuacja jest taka, że mamy Izbę Karną, tak? Bo już mylę się te nazwy, w Sądzie Najwyższym. No i prezesem tejże Izby Karnej ma zostać neosędzia powoływany przez prezydenta Andrzeja Dudę. Właśnie na to stanowisko prezydent także go wyznaczy. No i co? No status neosędziów jest określony również przez wyroki, również Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wystarczy wprowadzić w życie te wyroki. Wystarczy zweryfikować, które powołania gwarantują niezawisłość, a które nie. I będziemy mieli sprawę wyczyszczoną. KRS jest oczywiście Krajowa Rada Sądownictwa upolityczniona, upartyjniona tym zatrutym źródłem, które sprawia, że mamy kompletny chaos w polskim wymiarze sprawiedliwości. Są na to pomysły, są środowiska prawnicze, które nad tym pracują od lat. Nie będziemy mówić o szczegółach, bo za chwilę pojawi się 10 ustaw, które miałyby utrudnić dokonanie tej zmiany, ale to trzeba zrobić w pierwszych miesiącach, jak mówił Donald Tusk w studniach, zamknąć tę sprawę, bo inaczej żaden rząd w przyszłości, dopóki będzie taki bałagan, bajzel w organach władzy, nie będzie w stanie rozwiązywać problemów Polaków, bo nie da się rządzić, nie da się rozwiązywać problemów rolnictwa, funduszy unijnych, jeśli cały czas trwa permanentna wojna na górze. No dobrze, to teraz o ministrze rolnictwa, który zarzuca państwu kłamstwo. Nie kłamcie, nie straszcie ludzi robakami. Jak to jedna pani poseł mówiła, że Polacy może jedzą chleb z mąki z robakami? To jest kłamstwo, to jest straszenie Polaków. Tak wczoraj grzmiał w Sejmie minister Robert Telus, który także między słowami zarzuca to, że wkładacie jako opozycja kij w szprychy Ministerstwu Rolnictwa i próbujecie zrobić wszystko, żeby uniemożliwić zażegnanie kryzysu zbożowego. Wina Tuska, w cudzysłowie. No to jest po prostu dramat. Jeśli cokolwiek da się zrobić z tym kryzysem zbiorowym. Zbożowym? Zbożowym, tak. Chociaż zbiorowym poniekąd także. No tak, bo on sięga daleko poza rolnictwo, chociażby jeśli chodzi o jakość właśnie produktów żywnościowych, no to trzeba przede wszystkim posłuchać Tuska, że się tak wyrażę. Tusk mówił w czerwcu zeszłego roku, że trzeba kontrolować przepływ zboża, trzeba zadbać o to, żeby ono było eksportowane, nie zostawało w Polsce. I dzisiaj powoli rząd PiSu zaczyna słuchać Tuska. Trochę późno, bo ten rok zmarnowaliśmy i te miliony ton zboża, o których minister Telus stwierdzi, że da się je szybko wywieźć, szybko to można je spalić. I ja przypuszczam, że rząd PiSu po cichu wywozi to zboże i gdzieś tam w jakiś... Zboże pójdzie z dymem. I to może nie jest najgorsze. Znaczy najgorsze jest to, że rolnicy ciągle są oszukiwani. Na przykład te dopłaty, które wprowadzono. Jak ktoś ma do 300 hektarów pole, to dostanie dopłaty. Jak ma więcej, to nie dostanie. Przecież co to jest za reguła? To co, mamy w Polsce utrącić gospodarstwa, które produkują zboże na masową skalę, które sprawiały, że byliśmy eksporterami zboża? Mamy to wszystko zaorać? Zniszczyć to rolnictwo profesjonalne, które rosło przez ostatnie 30 lat? Znaczy ta polityka rządu jest niebywale chaotyczna i tak naprawdę polega na gaszeniu pożarów, PR-owym gaszeniu pożarów. Tym się zajmuje dzisiaj minister Telus, a nie rozwiązaniem tego problemu u źródła. Pytania wczoraj przepadały dotyczące agroportu. Dlaczego przez ten rok utrącano wszystkie inicjatywy, które dotyczyły tego, żeby zbudować, zwiększyć możliwości eksportowe, przeładunkowe, jeśli chodzi o zboże? Polskie zboże, bo przecież ono też musi być eksportowane. My w Polsce produkujemy nadwyżkę zboża. 35 milionów ton za 2,5 miesiąca pojawi się w Polsce. Je też trzeba będzie wyeksportować, bo jego jest więcej niż potrzebują Polacy. Nie mówiąc o tym, że wciąż zalega jeszcze zboże i polskie z zeszłego roku, i ukraińskie z zeszłego roku. A to, że oni nie upilnowali tego zboża ukraińskiego, że było zboże z robaków, o tym mówią sami przedstawiciele branży spożywczej. Mówią o tych 600 wagonach, które stały na granicy kilka tygodni, że to zboże prawie samo przeszło granicę. Ono wjechało do Polski, zostało rozwiezione, nie wiadomo gdzie. Minister do dziś albo nie wie, albo nie chce powiedzieć, gdzie to zboże trafiło. No przecież z tego oni powinni być rozliczeni. Ja już nie mówię o sytuacji z wieprzowiną, no bo to kłócimy się o tego schabowego. Ale to jest naprawdę dramat. To nie tylko dotyczy tego, że ileś tysięcy miejsc pracy na wsi zostało zlikwidowanych i jakaś część... I zaorał wieś, to jest to hasło, z którym państwo teraz swoją medialną prowadzą. To, że pada ta produkcja wieprzowiny, nie tylko polega na tym, że jacyś ludzie, nie wiem, stracili źródło utrzymania, ale przecież całe tereny wiejskie, które żyją wokół tych przedsiębiorstw rolnych tak naprawdę, jaka tam jest perspektywa pracy dla młodych ludzi? Oni zostaną na wsi, jak nie mają perspektywy pracy? Za 3 tysiące, za 4 tysiące złotych?
Przecież nie zostaną, wyjadą stamtąd. To znaczy ten kryzys w polskim rolnictwie wywołany przez nieudolność rządu uruchamia całą lawinę pogorszenia warunków efekt życia domina. Na wsi. Ale nie uważa pan, panie pośle, że w tej sprawie powinna bardziej się zaangażować Komisja Europejska, jakoś pomóc nam jako państwu, które jest państwem i tranzytowym, i hubem w kontekście wojny w Ukrainie. No, nasza sytuacja także jest trudna, prawda? Na razie mamy 60 milionów euro pomocy bezpośredniej przeznaczonej przez Unię Europejską. Byłoby tego znacznie więcej, gdyby ktoś się o to starał. No przecież oni cały czas udowadniali przez ten rok, że nie potrzebują Unii Europejskiej do niczego. Co robił komisarz Wojciechowski? Przecież kolega z partii... Komisarz Wojciechowski jest bardzo z siebie zadowolony. No słyszał pan ostatnio jego... Tak, jest bardzo zadowolony i jemu kryzys polskiego rolnictwa nie przeszkadza, bo on zarabia w euro i to dziesiątki tysięcy euro. No ale przecież wysłali go koledzy z PiS-u po to, żeby coś załatwił dla polskich rolników, czy tylko pieniądze dla siebie. No to znaczy ta sytuacja pokazuje, tak jak w soczewce, jak działa ten cały system. Oni są sprytni, jeśli chodzi o załatwienie pieniędzy dla siebie, dla swoich rodzin, pociotków, firm powiązanych ze szwagrem czy wujem, a jeśli chodzi o załatwienie spraw dotyczących tych systemowych, sytuacji polskiego rolnictwa, ochrony rynku, czy każdej innej dziedziny sądownictwa, to jest to samo. Tam wszędzie pojawia się kryzys, Polska w ruinie. To hasło wyborcze PiS-u rzeczywiście działa w praktyce. Oni się urządzili, oni się wyżywią, a Polacy funkcjonują w systemie kompletnego bałaganu i niewydolności państwa. Panie pośle, co się dzieje z sondażami Koalicji Obywatelskiej i dlaczego pana zdaniem, czy macie jakieś analizy, badania w tej sprawie, nie jesteście w stanie przebić tego tak zwanego szklanego sufitu? To poparcie cały czas jest 26, 27, 28, w bardzo nielicznych więcej. Prawo i Sprawiedliwość, mimo tych wszystkich problemów, o których rozmawiamy, jest w dalszym ciągu liderem sondaży. Zostawmy media rządowe, jeśli mogę, bo to rozumiem, że ma ogromny wpływ, ale jednak nie jest jedyną przyczyną. Jaki wy macie plan na to, żeby ten szklany sufit przebić? Czy w ogóle da się to zrobić? Po pierwsze trzeba szanować te kilka milionów, 6 milionów wyborców, którzy chcą głosować na Platformę Obywatelską, na Koalicję Obywatelską, bo to jest ogromny kapitał. Znaczy, tym się różnimy od Węgier, że jest Platforma Obywatelska, jest duża partia opozycyjna, która sprawia, że władza boi się tego, że utraci władzę, czego na Węgrzech nie ma, gdzie były małe partie 10-12-punktowe, które nawet jak się zjednoczyły, zostały zmiecione przez Orbana. Taki przytyczek do Polski 2050 i PSL-u. Nie, tylko jakby musimy rozumieć mechanizmy polityki, nie ulegać własnym opowieściom, mitologiom i narracjom politycznym, tylko wiedzieć, jak się rzeczy mają. W wielu państwach europejskich te 30% wystarczyłoby, żeby wygrać wybory. W Polsce to nie wystarcza, dlatego zamierzamy jednoczyć wokół siebie różne środowiska polityczne. Skoro nie ma jednej listy, właściwie dzisiaj wyborcy opozycji... Ale kogo jeszcze wokół siebie chcecie jednoczyć? Chociażby samorządowców, chociażby ludzi, którzy nie angażowali się do tej pory w polityce, a mają swój autorytet, chcą albo wesprzeć kampanię wyborczą, albo wystartować tej kampanii. Ale ten sojusz z samorządowcami to cały czas jest opowieść przyszłości? Czy to już się dzieje? Czy wy już rozmawiacie z nimi, cały czas rozmawiamy bardzo konkretnie. Jacek Karnowski wczoraj wezwał z prezydentem Trzaskowskim się do udziału w marszu, tak. 4 czerwca. Wszystkich zapraszam Jacek serdecznie. Karnowski znajdzie się na waszych listach? Jest świetnym samorządowcem, jeśli będzie chciał. Oczywiście, że tak. Jest jednym z takich legendarnych postaci polskiego samorządu, którzy tworzyli ten samorząd od 1990 roku, tak. kiedy on się rozpoczął. Mam nadzieję, że dziesiątki samorządowców znajdą się na naszych listach, zwłaszcza wójtowie, burmistrzowie, którzy rzeczywiście w swoich lokalnych społecznościach są w stanie wytworzyć tę wartość dodaną. Słyszał pan ostatnio krytykę z ust... Władysława Frasyniuka. Władysława Frasyniuka, który powiedział, że jedynym liderem, w którym widzi energię i chęć działania jest Donald Tusk, ale Donald Tusk nie ma drużyny. Że on, Władysław Frasyniuk, nie widzi wokół Tuska ludzi, którzy byliby równie zdeterminowani, silni i chętni do tego, żeby tak zwaną krew w piach podczas tej kampanii wrzucać. Mnie bardzo cieszą słowa Władysława Frasyniuka. To, że zadeklarował, że chce wesprzeć marsz 4 czerwca. No, jedna z legendarnych postaci Solidarności. No tak, tylko ja pytam o to otoczenie Tuska. Natomiast jeśli chodzi o otoczenie, no ja nie chcę opowiadać o szczegółach jakby tego, co się dzieje za kulisami polityki, ale naprawdę duża grupa ludzi pracuje na wynik całej opozycji, na wynik Koalicji Obywatelskiej. Powstał sztab złożony z kilkunastu młodych posłów, którzy bardzo ciężko całymi dniami i weekendami pracują nad tym, żeby kampania zaczęła się co do intensywności już teraz. Znaczy my nie możemy czekać na wrzesień, musimy robić wszystko teraz. Jest to, że 4 dni w tygodniu Donald Tusk jest w terenie poza Warszawą, no, świadczy o tym, że naprawdę poważnie to traktuje.
traktujemy. A to, że Donald Tusk wyrasta ponad całą polską politykę, że nie ma polityka w Polsce, znaczenie Jarosława Kaczyńskiego dramatycznie spadło przecież w ostatnich latach, że on odkleił się od polityki, nie jest na bieżąco z polską polityką. Kiedyś można było powiedzieć, że jest dwóch potężnych polityków, biały i czarny, Tusk i Kaczyński. Dzisiaj właściwie tylko Tusk jest politykiem klasy światowej, który jest w stanie wyprowadzić Polskę z tej zapaści. I oczywiście no nie mamy 10 polityków rangi Tuska, ale mamy drużynę, dziesiątki osób świetnie przygotowanych do naprawy Polski. Do tego przebicia szklanego sufitu. Jaki jest plan? Plan jest prosty, krok po kroku. Tu nie ma cudownego obstryknięcia, że z dnia na dzień nagle dostaniemy 35-40. Mówią, że notowania są niższe niż jak Schetyna oddawał partię. No nie. Może nie złośliwi, tylko ci, którzy pamiętają konkretne badania. Pamiętam ten moment, nie chcę mówić o tamtym okresie. Z różnych powodów. Natomiast notowania na poziomie 30 punktów, które wkrótce zobaczymy, są dobrym punktem startu do tego. Czy jest pan pewny, że do tej 30 dojdziecie w najbliższym czasie, tak? Tak, jak się policzy bez niezcytowanych te badania, które są z tymi wiarygodnych ośrodków, które są certyfikowane, to jesteśmy w pobliżu tych 29-30 punktów, ale to oczywiście nie wystarczy. Natomiast to jest te 30%, 31% będzie dobrym punktem startu do tego, żeby już w ostrej kampanii wyborczej we wrześniu i w październiku pokonać PiS. Taki jest plan. Straszny bałagan zrobił się wokół tak zwanej komisji weryfikacyjnej, sposobu jej powołania, terminów, głosowań. Na czym państwo stoją w tej chwili, jeżeli chodzi o komisję weryfikacyjną? Ona powstanie pana zdaniem, nie powstanie, bo tam były przekładane, odwoływane? To jest element tego chaosu ustrojowego, który wprowadza PiS. Ta komisja jest komisją dopaść Tuska. Ona jest sprzeczna z zasadami konstytucji. Próbuje pozbawić praw obywatelskich ludzi na podstawie decyzji administracyjnej. Coś, co nie mieści się w głowie prawnikom. I oczywiście nawet jeśli ta komisja powstanie, jej uchwały, decyzje nie będą miały żadnego znaczenia prawnego. Donald Tusk ostatnio powiedział, mnie to nie powstrzyma, ja się nie mam zamiaru kompletnie tym przejmować. To, że cała energia PiS-u skoncentrowana jest na tym, żeby dopaść Tuska, pokazuje, jak oni bardzo boją się tego, że przegrają te wybory i wiedzą, z kim przegrają te wybory. Na chwilkę musimy zmienić temat na bardzo trudny i bardzo delikatny, ale trudno przejść obojętnie obok tego, co się wydarzyło. Mam na myśli śmierć 8-letniego chłopczyka z Częstochowy. Minister edukacji, pan Przemysław Czarnek, pytany o wady systemu, o to, co zawiodło, odpowiedział wprost: zawiedli samorządowcy, zawiódł pan prezydent Częstochowy. Nie ma refleksji, mam wrażenie, w ministrze Czarnku w tej sprawie. I prawda jest taka, panie pośle, i chyba pan się ze mną zgodzi, że ten system zawodzi nie tylko za czasów Prawa i Sprawiedliwości, tylko znacznie, znacznie dłużej. Coś z nim jest nie tak. I teraz pytam pana, czy... Ja wiem, że to może zabrzmieć jako chęć działania reakcyjnego, ale jednak jest ono konieczne. Jaki państwo mają pomysł na naprawę tegoż systemu właśnie i na ochronę dzieci przed dorosłymi po prostu? Bo wiemy, że ten chłopiec uciekał z domu, że był do niego odwożony, że nie reagowała policja, nie reagowała pomoc społeczna, nie reagowała szkoła. Znaczy dziecko w tym momencie czuje się pozostawione same sobie. Co z tym zrobić? Znaczy sytuacja jest dramatyczna. Mam wrażenie, że wszyscy w Polsce od kilkudziesięciu godzin jesteśmy w takiej mgle poczucia bezsilności. I winy trochę. I poczucia winy tego, że do tego doszło. Znieczulica jest coraz powszechniejsza. Jak słyszę ministra Czarnka, to myślę, że albo różnie głupa, albo jest idiotą. Przepraszam za ostre słowa, ale jeśli po 8 latach władzy opowiada się, że to jacyś samorządowcy, jakaś opozycja, ktoś inny jest winny, to po prostu ręce opadają. W szkole polskiej jest dramat. Znaczy to, że lawinowo rośnie liczba dzieciaków, które potrzebują pomocy psychologicznej i psychiatrycznej niestety, jest efektem tego, że szkoła jest miejscem opresji, szkoła nie jest miejscem, gdzie dzieciaki dostają pomoc. Ja nie wiem, na kogo on chce rzucić odpowiedzialność, ale no, jak minister edukacji mówi, że nie ma wpływu na szkołę, to po prostu brzmi to dramatycznie. Tylko, że samorząd ma pod sobą opiekę i tam tych wszystkich... Konkretnie, może co do faktów. Znaczy, jak państwo powinno działać w takich sytuacjach, żeby do takich dramatów nie dochodziło? Znaczy, my nie musimy odkrywać Ameryki. Normalne państwa panu ministrowi, że to policja odwoziła tego chłopca do domu. Państwa europejskie sobie z tym radzą. Na czym polega dramat? Dramat polega na tym, że kiedy pojawia się jakikolwiek sygnał o tym, że dziecko jest zagrożone, jego bezpieczeństwo, życie, zdrowie, czy pojawia się molestowanie seksualne, to pomoc społeczna, pracownicy socjalni powinni natychmiast zabierać takie dziecko z rodziny do wyjaśnienia sytuacji przez sąd, prokuraturę i policję. Co więcej, w Polsce nawet są takie przepisy, tylko prawie nikt z nich nie korzysta. Dlaczego?
bo odgórnie z Ministerstwa Sprawiedliwości mamy do czynienia, media są pełne takich historii, w których, nie wiem, ojczym, który po śmierci matki był partnerem jej przez rok, chce przejąć opiekę nad trójką dziewczynek, pojawia się wątek molestowania seksualnego i co się dzieje? I po interwencji Ministerstwa Sprawiedliwości w tej sprawie prokuratora stwierdza, że to, że ten wbrew woli sądu, ten ojciec zatrzymał te dziewczynki, mimo interwencji policji zatrzymał je w domu, oznacza, znaczy nie będzie dla niego sankcji, bo to jest znikoma szkodliwość społeczna czynu. To jest orzeczenie prokuratury, to wszystko jest w dokumentach. Znaczy ta władza ma ideologiczne założenie, że źle czy dobrze, ale dziecko ma być w rodzinie, bo rodzina jest najważniejsza. Chociażby bili, chociażby tłukli, dziecko ma być w rodzinie. No przecież słyszeliśmy dziesiątki takich wystąpień polityków PiS-u. Co więcej, Konfederacja Sławomir Mentzen chciał ustawowego, prawda, wprowadzenia, zresztą PiS też przygotował taką ustawę, że bicie, lekkie bicie nie stanowi problemu. I jeśli dzisiaj pracownicy socjalni, przecież tam było 7 wniosków do sądu rodzinnego i sami sędziowie piszą, że interwencje z Ministerstwa Sprawiedliwości są takie, żeby w takich sprawach nie odbierać dzieciom, nie odbierać rodzinom dziecka. Kto kocha, cały system jest od góry zepsuty. Kto kocha naprawdę, ten karci surowo. To są słowa Przemysława Czarnka. No dokładnie tak, przecież oni to wszystko pochwalają. Oni uważają, że dziecko jest własnością rodziców. Takie ideologiczne założenie, chore założenie panuje w ich głowach. Platforma pochyli się nad tą kwestią. Nie, no dzisiaj, jeszcze dzisiaj będzie konferencja prasowa naszych ekspertów z tej dziedziny, którzy pokażą konstytucję dla dziecka, tak naprawdę zespół przepisów prawa, które trzeba uszczegółowić i poprawić, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Ale jeśli władza będzie mówiła, że bicie jest usprawiedliwione, to ciągle niestety dzieci będą ginęły i będą molestowane wśród swoich rodziców biologicznych czy przysposobionych i te dramaty będą trwały. Wspomniał pan też o gigantycznym problemie polskich dzieci i polskiej młodzieży w kontekście braku dostępu i pomocy i psychologów, i psychiatrów. Jacek Sasin zapowiada kampanię przeciwko przemocy. Spółki Skarbu Państwa mają wesprzeć instytucje zajmujące się pomocą psychologiczną i psychiatryczną dla ofiar przemocy. Tak zapowiedział pan Sasin i do tego zapowiedział również dużą kampanię społeczną i dodał, że nie ma zgody na krzywdę dzieci i takie tragedie jak śmierć 8-letniego Kamilka. To szkoda, że ci sami politycy zlikwidowali niebieską linię, jeśli chodzi o zgłaszanie przypadków przemocy, że zlikwidowali telefon zaufania dla dzieci, które prowadziła organizacja pozarządowa i kilkanaście miesięcy próbowali zbudować zespół telefon zaufania państwowy, który do tej pory nie działa sprawnie. Znaczy oni zrobili wszystko, żeby pozbawić pomocy słabszych, prześladowanych. No przecież, co by tu dużo mówić, są regiony, te zarządzane przez PiS, gdzie nie podjęto żadnych uchwał dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przecież zwalczanie konwencji antyprzemocowej. No przecież to jest systematyczna polityka od 8 lat. I teraz mówienie, że no tutaj spółki Skarbu Państwa, to mi przypomina te inicjatywy, jak Orlen miał produkować płyn do dezynfekcji rąk, a później się okazało, że setki milionów idą na respiratory, które nie działają. To a propos pieniędzy. Ktoś się na tym obłowi, natomiast że będzie z tego jakiś efekt konkretny dotyczący pomocy dzieciom, obawiam się, że nie będzie, bo to w szkołach powinni być psychologowie. To na psychiatrę powinny być przeznaczone środki, a ja mam informację ze szpitali z tego tygodnia, że ograniczono dostęp dzieci do psychiatrów w szpitalach, że zredukowano liczbę punktów, dzięki którym dzieci mogą się zgłaszać w ramach NFZ-u do leczenia szpitalnego. To jest efekt ostatniej reformy PiS-u. Rodzice dzieci zaszokowanych tym, że są wyrzucani z tych list, nie będzie kolejnych wizyt, bo to jest efekt reformy przyjętej przez rząd PiS-u. Czyli to jest takie pudrowanie rzeczywistości, ta inicjatywa. To jest działanie PR-owskie. Trzeba się wziąć do roboty, panie ministrze, trzeba się wziąć do roboty w Ministerstwie Zdrowia, w Ministerstwie Sprawiedliwości, przestać opowiadać farmazony o jakichś ideologiach, tylko zająć się pomaganiem ludziom. Po to wam płacimy, po to zostaliście wybrani i dzisiaj widać, no, po prostu, co się z tym wszystkim dzieje. No, to wszystko gnije. Oni nie są w stanie poza PR-em zadbać o sytuację Polaków, o pieniądzach pan zwłaszcza tych najsłabszych. Wspomniał, panie pośle, jeszcze. Fakt donosi, że w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wydano ponad 27,5 miliona nagrody. Wiemy też, że w Ministerstwie Aktywów Państwowych u wspomnianego Jacka Sasina, który trzęsie państwowymi spółkami, jakby nie było, na nagrody i premie przeznaczono tylko 25 tysięcy złotych. Niemniej chyba największy znak zapytania budzi to, co dzieje się w Ministerstwie Zdrowia, ponieważ tam wypłacono podwładnym ponad 5 milionów 600 tysięcy złotych, ale ze środków ministerialnych wydano 2 miliony 200, a kolejne 2 miliony 300 ze środków europejskich. 2 miliony 300 na nagrody ze środków europejskich. To się da wytłumaczyć?
władza, można przeznaczać środki europejskie na nagrody dla urzędników ministerialnych? Są tak zwane środki na pomoc techniczną, gdzie są środki dla urzędników, no tylko, że to chyba nie jest na premię, tak żeby mi się wykorzystać wydaje. Odpowiedzialnie fundusze unijne. Rozumiem, że z tych środków pewnie zabrano te pieniądze, ale ja powiem kontrowersyjnie jak na przedstawiciele opozycji. Mhm. Ja bym nawet nie miał pretensji o te nagrody, gdyby to przynosiło efekt. Znaczy, gdyby te ministerstwa działały, gdyby w Polsce funkcjonowały fundusze unijne, te 700 miliardów było wpompowane w polską gospodarkę. Gdyby spółki przynosiły zysk i nie robiły tego, zwłaszcza te monopolistyczne, kosztem wszystkich klientów, jak robi to Orlen, zawyżając marże. Gdyby w Ministerstwie Zdrowia kolejki do lekarzy się skracały, a nie wydłużały, to pal licho te miliony. Ludzie byliby z tego zadowoleni. A dzisiaj nie mamy ani efektów pracy rządu, ani żadnego zrozumienia dla sytuacji, w której żyją Polacy, którzy realnie tracą z miesiąca na miesiąc. Inflacja sprawia, że zarabiamy coraz mniej, mimo że tych cyferek na koncie mamy więcej, ale siła nabywcza tych pieniędzy jest coraz mniejsza. Słyszał pan o tym, że jest ten remont ośrodka rządowego w Łańsku, że tam pisuary na podczerwień, że prysznic rozkoszy, czy jakoś tak to się tam nazywało, znaczy te pieniądze, prysznic wrażeń. Do tego dochodzi jeszcze kwestia związana z jakimś tam spa i innymi sprawami. 11 milionów z naszych podatków ma to wszystko kosztować, a w tym czasie instytucje unijne, OLAF na przykład sprawdza ewentualne defraudacje pieniędzy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Znaczy, na czystą logikę, jeżeli mamy właściwie już kampanię w pełni, no ona jeszcze nie została ogłoszona, ale to wszystko już trwa i wychodzą takie kwiatki, że ludzie słyszą, że na prysznic wrażeń, między innymi, władza wydaje sobie 11 milionów złotych z naszych podatków, no to czego to jest pana zdaniem dowód? Niebywałej arogancji. Znaczy oni tak przyrośli do tych limuzyn, do tych stołków, że uważają, że są poza wszelką kontrolą, że jest TVP i w TVP dzisiaj usłyszymy, że to opozycja wydawała pieniądze na jakieś farmazony, a ta władza jest bardzo skromna, oszczędna, pracowita. Tak, to dokładnie usłyszymy dzisiaj w wiadomościach i te kilka milionów ludzi w Polsce będzie w to wierzyło. To tworzy taki złudny parasol ochrony nad PiS-em, ale ludzie o tym rozmawiają. Znaczy nawet jeśli widzą w wiadomościach to, co się dzieje, to coraz więcej wyborców PiS-u zerka na programy informacyjne innych stacji. W grupie komercyjnej a ponad 40% spadło temu programowi. Sprawdza w internecie, co się dzieje. I to mamy w badaniach, które obserwujemy, że nawet sympatycy PiS-u nie wierzą już w TVP. I oni się na tym przejadą. Dostaną rachunek jesienią, w październiku. I na koniec, panie pośle, chciałam zapytać, czy pan podniósł się po tym ciosie zadanym wczoraj przez posła Bogusława Sonika i jego decyzję o odejściu z Platformy Obywatelskiej. Poinformował o tym, no jak rozumiem, w radiu nie przez przypadek. Pewnie to było zaplanowane. Stwierdził, że po 22 latach rozstania są trudne, ale że drogi ostatecznie się rozeszły. Kilka dni wcześniej stwierdził, że dowiedział się z wywiadu, zresztą w Ekspresie Biedrzyckiej właśnie, że nie ma dla niego miejsca na listach. To Donald Tusk został przeze mnie o to zapytany. No i jak rozumiem, w efekcie on stwierdził pewnie, że no nie jest w stanie zgodzić się na liberalizację ustawy aborcyjnej i z Platformy powinien odejść. Co pan na to? Jednocześnie już puszcza oko do PSL-u, bo mówi, że bardzo chętnie... Pan poseł Sonik ma za sobą ładną kartę, jeśli chodzi o aktywność publiczną, taką, której nikt mu nie odbierze. Mhm. I jeśli chodzi o czasy przed 89 rokiem i po. W ostatnim czasie izolował się, jeśli chodzi o funkcjonowanie klubu. Właściwie chodził trochę własnymi ścieżkami. Myślę, że już dawno podjął tę decyzję, że jest poza Platformą. Natomiast no, trochę mnie martwi ten spektakl, który przy tego okazji został urządzony. Dla nas nie ma przeciwników czy wrogów po stronie opozycji. Ja nie będę krytykował żadnego wczoraj posła, który wybierze swoją drogę. Powiedział u mnie, przywitamy pana Sonika bardzo chętnie w PSL. No i fajnie. Mam nadzieję, że odnajdzie się w PSL-u, a nie w PiS-ie. To trochę pokazuje, jak politycy w Polsce często z jakich powodów znajdują się w poszczególnych ugrupowaniach. I na koniec w związku z tym, panie pośle, chciałam panu zadać pytanie dotyczące tego, czy nie powinny zmienić się przepisy, które umożliwiają posłom zmianę klubów parlamentarnych w trakcie kadencji. Czy pan uważa, że umożliwienie tego posłom, politykom, jest fair w stosunku do wyborców? Bo no, tych przeskoków, tworzenia nowych klubów, klubików, kół parlamentarnych, no, mamy mnóstwo nawet w tej kadencji. Czy nie uważa pan, że to się powinno zmienić? Że jeżeli ktoś decyduje się startować z danej listy, to w danej kadencji
właśnie w tym klubie pozostaje, po prostu. No to jest kwestia takiej uczciwości wobec wyborców. No właśnie, dlatego pytam, czy powinny takie przepisy wejść w życie. Wielu ludzi się do Sejmu nie dlatego, że mają takie ogromne poparcie w terenie, ale dlatego, że zaufała im partia, że mieli rekomendacje działaczy, samorządowców z tego terenu, właśnie dlatego, że funkcjonują, nie wiem, w ramach Platformy Obywatelskiej i sami nigdy nie zdobyliby mandatu, gdyby nie wsparcie tych, którzy właśnie pod tym szyldem widzą, że tam są reprezentowane ich interesy. Ale no, z powodów konstytucyjnych mandat poselski jest wolny i tutaj próba takiego... Czyli co, trzeba było zmieniać konstytucję, tak żeby naprawdę, wprowadzić taki przepis? Tak naprawdę chyba trzeba zmienić ludzi. Znaczy, to jest kwestia tego, że jeśli pewnym standardem będzie uczciwość w polityce, jeśli wyborcy będą z tego rozliczali, to takiego zjawiska nie będzie. A dopóki to jest trochę tak, że patrzymy jako społeczeństwo na tą politykę trochę bokiem, trochę plecami się do niej odwracamy, nie rozliczamy tych, których wybraliśmy, no to właściwie wszystkie tego rodzaju numery przechodzą. Ja mam nadzieję, że im bliżej będzie wyborów, tym Polacy wnikliwiej będą patrzeć na to, na kogo chcą zagłosować, na kogo mogą zagłosować i że dokonają tego wyboru bardzo świadomie, żeby wybrać ludzi, którzy gwarantują, że to, czego chcą wyborcy, będzie realizowane przez ich wybranych przez nich przedstawicieli. Jan Grabiec, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję, panie pośle, dziękuję za to spotkanie. Dobrego dnia. A teraz już zapraszam państwa na rozmowę z panem generałem Tomaszem Drewniakiem. Widzimy się za chwilę. Państwa gościem generał Tomasz Drewniak, był inspektor sił powietrznych, ekspert Fundacji StratPoints. Dzień dobry, panie generale. Ja od razu na samym początku wytłumaczę, jeżeli ktoś z państwa myśli, że ta muzyka, którą państwo przed chwilą słyszeli przy okazji zdjęć ze wczorajszej Parady Dnia Zwycięstwa, jest przypadkowa, to absolutnie nie. Bo nie wiem, panie generale, czy pan się ze mną zgodzi, ale to była chyba bardziej parodia niż parada. Tak, dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No, myślę, że dokładnie to, co zobaczyliśmy wczoraj, jest takim oznaką czasu. No, Rosja jest z mocarstwa, które wydawało się, że jest drugim mocarstwem światowym, dzisiaj została sprowadzana do sama siebie w zasadzie. Sprowadziła do takiego marionetkowego jakiegoś państewka w stylu afrykańskim, które w zasadzie wywołuje takie politowanie i śmiech niż jakąkolwiek inną reakcję. Spodziewaliśmy się wszyscy, że ten dzień zwycięstwa w cudzysłowie no nie będzie ze względów obiektywnych obchodzony tak jak obchodzony był zwykle, no ale jednak chyba nikt, panie generale, nie spodziewał się, że będzie aż tak skromnie, że przejedzie przez Plac Czerwony jeden czołg, w dodatku to jest, napisałam sobie, czołg radziecki T-34 produkowany w latach 41-58, brak pokazów lotniczych, niewielka liczba gości z zagranicy, a jeżeli już to był to Łukaszenka albo jacyś tam para przywódcy, para państw demokratycznych. Może lepiej po prostu w ogóle było tego Dnia Zwycięstwa nie organizować. A jeżeli zorganizowano, to do czego on pana zdaniem był potrzebny Putinowi? To znaczy, pamiętajmy też, że Dzień Zwycięstwa w Rosji jest takim świętem, nawet pokuszę się powiedzieć, prawie religijnym, takim trochę mesjanistycznym. Oni to bardzo przeżywają. Wkoło tego została zbudowana od samego początku ogromna narracja i kolejne pokolenia Rosjan są wychowywane w tej tradycji. To tak jakby ktoś, nie wiem, u nas odwołał święta Bożego Narodzenia. To mniej więcej taki poziom by był.
Więc coś się musiało odbyć. No, odbyło się to, co widzieliśmy. Więc to tak naprawdę świadczy o tym, jaka dzisiaj jest Rosja silna, w cudzysłowie. No bo jeżeli przejechał jeden stary T-34 i w zasadzie nie było żadnych jednostek bojowych, bo ci ludzie, którzy tam defilowali, to byli studenci szkół wojskowych i kadeci różnego rodzaju instytucji wojskowych. Więc to znaczy, że Rosja jest według, no patrząc na tę defiladę, ale i inne źródła to potwierdzają, w zasadzie na końcówce swoich resursów i możliwości. Wczoraj panie... Proszę, bo już myślałem, że pan postawił klapkę, ale... I jedyne, co mogli tam szokować, no to rakiety strategiczne jądrowe, które nie są zaangażowane, całe szczęście, na Ukrainie i one tylko mogły tam przejechać w jakiejś większej ilości. Ale tak poza tym to nie było tam nic. Mhm. Wczoraj Władimir Putin dość wyraźnie, po raz kolejny, mam takie przynajmniej wrażenie, porównywał wojnę w Ukrainie do tej wielkiej, legendarnej, owianej mitem już w Rosji wojny ojczyźnianej. Znaczy on stawia tezę właściwie, jakby to, co się dzieje w Ukrainie, było taką drugą wojną ojczyźnianą. Ta propaganda, która płynie z ust jego i jego najbliższych ludzi, właściwie już dalej pójść nie może. To chyba też pokazuje nam, w jak trudnej sytuacji znalazł się Kreml. No bo nie ma nic więcej niż wojna ojczyźniana. Najpierw to miała być zwykła operacja specjalna, o której właściwie przeciętny Rosjanin nie wie nic, bo nie musi wiedzieć, bo właściwie nie odczuje tego w żaden sposób. W tej chwili jest to wojna ojczyźniana numer dwa niemalże. Tak, bo to się bierze z tej narracji początkowej, którą Rosja zastosowała w stosunku do Ukrainy, do Ukraińców, że to są faszyści. Faszyści, tak. Tutaj Putin, porównując tą operację, czy wojnę, no, do wojny ojczyźnianej, porównuje do walki z faszyzmem. To jest ten jego główny motyw. On cały czas wszystkim chce udowodnić, że Ukraina to są jacyś faszyści, to są kolejne pokolenia banderowców i tak dalej, i tak dalej. On tą narrację buduje. Więc to porównanie do wojny ojczyźnianej jest w jego umyśle usprawiedliwione, no bo on dalej walczy z faszyzmem. Mm-hmm. No ale dobrze, Rosjanie... To jest chyba jego pomysł. Ale Rosjanie, panie generale, pana zdaniem będą to kupować w dalszym ciągu? Czy oni już powoli przeglądają na oczy? No bo pamiętają defilady z okazji Dnia Zwycięstwa sprzed 2, 3, 4 lat, widzą to, co się dzieje teraz. Pytanie, czy oni już zaczynają trzeźwieć w kontekście oceny rzeczywistości, czy nie? Myślę, że wielu Rosjan będzie zawiedzionych, nie tylko w Moskwie, ale pamiętajmy, że takie parady odbywały się w wielu miastach, od dalekiej Syberii do tej europejskiej części Rosji. W zasadzie w żadnym mieście się nie odbyło, nie było parad, były kiedyś parady floty lotnicze, różne były elementy upamiętniające koniec wojny. Dzisiaj się nic w zasadzie nie odbyło, oprócz tej moskiewskiej parodii, no więc ludzie będą na pewno rozczarowani. I teraz pytanie, jak Putin w przekazie wewnętrznym to przekaże. Czy to będzie oznaka słabości, czy będzie próbował to przerobić na to, że jednak siły rosyjskie są zaangażowane na Ukrainie, ale myślę, że wielu ludzi w Rosji zacznie sobie zadawać pytanie, jak to jest, że prowadzimy niewielką operację specjalną, a naszych żołnierzy nie ma tak naprawdę. No właśnie, tym bardziej, że także zapowiadaną wielką ofensywę rosyjską, której także na razie nie widać. Panie generale, wraca temat F-16 dla Ukrainy. Wiemy, że prezydent Zełenski przybył z wizytą do Holandii między innymi. Jednym z poruszonych tam tematów była kwestia przekazania siłom ukraińskim myśliwców wielozadaniowych F-16. Zresztą to jest już temat, który trwa czas jakiś. Ale co ciekawe, szef holenderskiego rządu stwierdził, że tutaj cytat, w tej sprawie nie ma żadnego tabu i że rozmowy w tej kwestii, czyli potencjalnego przekazania myśliwców Ukrainie postępują. Czy to jest pana zdaniem taka dyplomatyczna mowa trawa w cudzysłowie, czy rzeczywiście te rozmowy w jakiś realny sposób postępują i Ukraina F-16 się doczeka? No bo wiadomo, że jest opór nawet Waszyngtonu, a wiadomo, że Waszyngton ma tutaj zdanie ostateczne. No, myślę, że kiedyś się doczeka. Liczę na to, że się doczeka. Czy to będą F-16, czy to będą inne zachodnie samoloty. Nie chcę tutaj... Typ akurat jest, że tak powiem, rzeczą drugorzędną. Liczy się zachodnia technika. Ale Holandia też dzisiaj nie ma za dużo samolotów F-16 na zbyciu, bo swoich się już powoli pozbyła. Też je rozdysponowała między inne kraje. Więc tak naprawdę jest deficyt na rynku samolotów F-16. I jeżeli nawet by Ukraina u kogoś uzyskała, to będą to szczątkowe ilości. Będzie to kilka samolotów.
4, może 6 maksymalnie. No czyli one nie mają szansy zmienić to... losów tej wojny, nawet jeżeli wejdą do użycia, prawda? Czy mają? Czy ja nie doceniam nie sądzę, żeby 4 czy 6 samolotów zmieniło losy wojny. Będzie to na pewno kolejne przełamanie takie psychologiczne, jak z czołgami było. No bo też nie oszukujmy się, że Leopardy jedynki, które też między innymi poszły do Ukrainy, to jest jakiś bardzo nowoczesny czołg, który zmieni obraz wojny. I kilka czy kilkanaście ich sztuk. Ale to są przełamywanie kolejnych murów, które się wydawały nie do przełamania. Więc chyba w takim psychologicznym aspekcie jest to ważne, no bo tak naprawdę musiałoby tych samolotów trafić kilkanaście albo najlepiej kilkadziesiąt, żeby one miały taki realny, decydujący wpływ na tę wojnę. Ale raczej na to nie ma szansy na razie, żeby to była jakaś większa liczba. Nie widzę takiej szansy na dzień dzisiejszy. A dlaczego? Po pierwsze, nie ma tych samolotów skąd wziąć. Kraje, które posiadały samoloty F-16, już w większości samoloty rozdysponowały. Pamiętajmy, że na przykład Rumunia jest beneficjentem takiej wymiany. I po prostu fizycznie tych samolotów nie ma. No a Stany Zjednoczone, panie generale? No przecież w zasobach Stanów Zjednoczonych tych F-16 jest mnóstwo. Tak, w zasobach Stanów Zjednoczonych, w punkcie składowania w Arizonie tych samolotów jest, myślę, że koło kilkasetek. No ale pamiętajmy, że te samoloty są zakonserwowane, trzeba by było je rozkonserwować, trzeba je było doposażyć, zdjąć pewne wyposażenie, dołożyć pewne wyposażenie, trzeba by uruchomić odpowiedni program, ktoś by to musiał zrobić, więc musiałby być jakiś zakład, który by się tego podjął. To jest dziesiątki rzeczy, które po sobie muszą nastąpić w takiej dobrej sekwencji, żeby się to wszystko spełniło. To nie jest tak, że można ten samolot z pustyni wziąć, wsiąść do niego i polecieć. On wymaga poważnych inwestycji, które wymagają pieniędzy, czasu i miejsca, żeby to zrobić. A sądzi pan, że to jest jedyny powód, czy po prostu jest jakaś mentalna, polityczna, geopolityczna sprawa, która powoduje opór właśnie wśród administracji amerykańskiej, że na przykład byłoby to odebrane jako już zbyt daleko idące zaangażowanie państw natowskich? Czy pana zdaniem to jest tylko kwestia finansów, a czy też czegoś jeszcze ten opór w sprawie przekazania myśliwców Ukrainie? Ja myślę, że to jest jeszcze, to wynika z pewnej koncepcji, która została na samym początku przyjęta. Tak jak przekazując czołgi, można jeszcze je kontrolować, jak one się przemieszczają, no bo jednak one się przemieszczają w takim dwuwymiarowym elemencie, czyli po ziemi, to samolot jest, no, przemieszcza się w tej przestrzeni trójwymiarowej i jest obawa, że mógłby znaleźć się na terytorium Rosji, tym prawdziwym terytorium Rosji, czy mógłby użyć uzbrojenia, które by zostało użyte na terytorium Rosji, a to myślę, że ten imperatyw dla NATO, dla Stanów Zjednoczonych, dla całego Zachodu jest na razie nie do przejścia. Oni nie wyobrażają sobie sytuacji, w której zachodni sprzęt, Putin z wielką radością podniósłby jakieś szczątki rakiety i powiedział, zobaczcie, to jest amerykańska rakieta, która ugodziła w naszą matuszkę Rosję i tutaj następuje cały propagandowy młyn. Panie generale, więc myślę, że tego unikają. To teraz zmienimy temat i o grupie Wagnera dwa słowa, bo wczoraj francuski parlament przyjął taką specjalną rezolucję o wpisaniu grupy Wagnera na unijną listę organizacji terrorystycznych. Wołodymyr Zełenski oczywiście od razu zareagował, dziękując Francuzom. Czy pana zdaniem rzeczywiście grupę Wagnera powinno wpisać się we wszystkich państwach członkowskich Unii jako grupę terrorystyczną, zorganizować jakąś mobilizację dyplomatyczną w tej sprawie, no żeby między innymi umożliwić skuteczniejsze ściganie i karanie członków tej grupy Wagnera właśnie. Ja się dziwię, że to tak późno nastąpiło, bo my widzimy, co robią ludzie z tej grupy w czasie wojny w Ukrainie, ale oni mają bardzo czarną kartę syryjską, gdzie tam mordowali cywili, nie liczyli się z nikim i nie stosowali żadnych praw, które obowiązują na wojnie, nawet takiej mniej cywilizowanej. Więc dla mnie to jest bardzo dobre działanie, ale zdecydowanie za późno, bo już po tym, co pokazali w Syrii, powinni być na takiej liście w każdym kraju cywilizowanym. Czyli dla porządku zapytam pana raz jeszcze. Uważa pan, że wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej powinny przyjąć taką rezolucję, że grupa Wagnera to jest organizacja terrorystyczna? Ależ oczywiście, że tak. I ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi. Mówiliśmy dzisiaj już, że Rosjanie od dawna zapowiadali ofensywę, której nie widać, ale od dłuższego czasu też mówimy o kontrofensywie ukraińskiej, której także na razie nie widać. Z jakiego powodu pana zdaniem jej nie widać?
No, na pewno pogoda jest elementem, który ogranicza możliwości ruchu wojsk w tym rejonie i myślę, że dopiero kiedy się ta ziemia osuszy i będzie możliwe, będą możliwe ruchy wojsk, wtedy możemy się spodziewać jakiejś ofensywy, mam nadzieję, ukraińskiej. I to jest jakby pierwszy element, że tutaj no błoto, po prostu błoto utrudnia manewrowanie wojskami na dużych obszarach. Do tego cały czas Ukraina zbiera siły, bo ta kroplówka dostaw różnych elementów dociera na Ukrainę. Ludzie się szkolą, między innymi w Polsce przecież duża grupa żołnierzy ukraińskich się szkoli. Instruktorzy z różnych krajów przeszkalają na nowy sprzęt Ukraińców i myślę, że oni każdy dzień, który niby odwlekają tą ofensywę, powoduje to, że oni są coraz lepsi, coraz lepiej poznali sprzęt, ten sprzęt się coraz lepiej wkomponował w ich system dowodzenia i będzie efektywniej użyty po prostu. A jakie tereny pana zdaniem i czy w ogóle Ukraina ma szansę odzyskać? Oczywiście pytamy o ich tereny zajęte przez wojsko rosyjskie. No, tam dużo się dzieje wokół Krymu, tylko pytanie, czy to jest w ogóle osiągalne? Znaczy, na dzień dzisiejszy myślę, że w pierwszym etapie operacji Krym jest na razie poza zasięgiem Ukrainy, ale to wszystko zależy, jak się ta operacja powiedzie, bo jeżeli Ukrainie uda się na przykład rozciąć ugrupowanie południowo-rosyjskie na pół, okrążyć duże zgrupowanie rosyjskie w Kotle, Mariupol, Cherson w tych okolicach i Rosjanie będą mieli ogromne straty, to może się okazać, że droga na Krym zostanie otwarta. Więc myślę, że Ukraina planuje tak wielostopniowo, że jakby jeżeli osiągniemy punkt A, no to będziemy go kontynuować w kierunku punktu A. Jeżeli nie osiągniemy punktu A, to mamy wariant B. Jeżeli nie B, to C. Jest na pewno kilka wariantów opracowanych. Zależnie od sukcesu operacji i tego, jak Rosjanie się będą zachowywać i jaki sukces doniesie Ukraina, tak będą Ukraińcy go realizować. Więc jeżeli by się, tak jak powiedziałem, udało okrążyć duże zgrupowanie rosyjskie i go zlikwidować, czy by się poddało do niewoli Rosjanie, bo mieli duże straty, to jest szansa, że się droga na Krym otworzy. Panie generale, wczoraj rosyjski ambasador w Warszawie Siergiej Andriejew, wyjątkowo paskudna postać, nie złożył kwiatów, mimo że chciał, przed mauzoleum żołnierzy radzieckich, bo na szczęście przeszkodzili mu protestujący i Ukraińcy i Polacy, protestujący rzecz jasna przeciw agresji putinowskiego reżimu. No i oczywiście natychmiast nastąpiła reakcja Moskwy w tej sprawie. Kreml zapowiada protest i jednocześnie MSZ Siergieja Ławrowa dodał, że tutaj cytat, taka linia polskich władz nie pozostanie bez należytej reakcji ze strony Rosji. Co to znaczy pana zdaniem należyta reakcja ze strony Rosji? No, Rosjanie już tych słów o podobnym brzmieniu wypowiedzieli kilkanaście, a może kilkadziesiąt razy. Ciągle straszą, a to Polskę. Polska ostatnio jest na takim celowniku rosyjskim. Oczywiście, że nie obawiajmy się, że Rosja zaatakuje Polskę czy cokolwiek innego. Możemy się obawiać różnego rodzaju prowokacji w różnych miejscach. Możemy się obawiać działań w takim obszarze cyberprzestrzeni. Te wszystkie rzeczy mogą nastąpić, ale dlatego też powinniśmy, nasze służby powinny mieć taką wzmożoną czujność, ale ja bym się tutaj tym nie przejmował. Myślę, że Rosja już dzisiaj jest takim trochę psem bezzębnym, który szczeka tylko i już nawet nie coraz głośniej, tylko coraz ciszej. Panie generale, to zapytam teraz pana nie tylko jako eksperta, nie tylko jako wojskowego, ale także jako obywatela. Czy pan rozumie, że Siergiej Andriejew w dalszym ciągu jest ambasadorem Rosji w Polsce? Czy to nie jest moment, czy on już w ogóle nie minął ten moment, kiedy powinien zostać persona non grata po prostu, powinien zostać wydalony z Polski? Tutaj powiem tak, że może nam się osoba ambasadora nie podobać, może nam się nie podobać jego zachowanie, ale wydaje mi się, że czasami trzeba zacisnąć zęby i tolerować taką osobę, bo ona może być przydatna w różnych momentach, bo pamiętajmy, że wyrzucenie ambasadora rosyjskiego z Polski równa się takiej samej reakcji Rosji na poziomie polskiego ambasadora. Tracimy wtedy możliwość bycia w Moskwie takim solidnym reprezentantem, jakim jest ambasador. I to się wiąże z wieloma obszarami dyplomacji, rozpoznania, wiedzy o tym, co się dzieje w kraju. Ja bym tutaj... Granie jest warta świeczki, myślę, mówiąc krótko.
Wydaje mi się, że trzeba czasami zacisnąć zęby i znieść tego pana dla, no powiem tak, ważniejszych celów niż nasze dobre samopoczucie, patrząc na to, co on robi. Panie generale, wspomniał pan przed chwilą o tym, że musimy być przygotowani tutaj w Polsce na rozmaite prowokacje ze strony Rosji i że no, tutaj powinniśmy liczyć przede wszystkim na czujność polskich służb i w tym momencie krew mi w żyłach zamarzła, bo kiedy patrzę na to, jak działają polskie służby niekiedy, no to sytuacja nie jest zbyt optymistyczna i teraz nawiązuję do sytuacji, która miała miejsce pod Bydgoszczą. No doskonale pan wie, kilka dni temu znaleziono tam rosyjski pocisk, który miał być wystrzelony 16 grudnia i on sobie tam leżał w tym lesie pod Bydgoszczą. Nic się z nim nie działo do czasu, kiedy w sobotę jechał sobie no, zwykły bydgoszczanin lub osoba mieszkająca gdzieś w okolicach konno na zwykłą przejażdżkę i na tejże przejażdżce ten pocisk znalazł, zgłosił służbom, służby pojawiły się następnego dnia, nie od razu, tylko następnego dnia, a jeszcze następnego odpowiedni urzędnicy, którzy wszczęli w tej sprawie postępowanie. Czy panu to wszystko się składa w jakąś jedną całość właśnie w kontekście działania polskich służb? No, nie wygląda to dobrze. To po pierwsze, no z tych informacji, które można było uzyskać w przestrzeni publicznej, mówimy o pocisku, który tego 16 grudnia był zaobserwowany przez polski system obrony powietrznej. Były poderwane samoloty, które miały go przechwycić. Z jakichś przyczyn go nie przechwyciły. Ten pocisk spadł i jakby i tutaj dla mnie jako no byłego inspektora sił powietrznych jest taki moment, w którym system zaczyna dobrze działać. Tak, bo jest wykrycie, jest reakcja, wszystko zgodnie z procedurami, samoloty są poderwane w powietrze i nagle coś się dzieje w tym procesie decyzyjnym, że sobie odpuszczamy. W momencie, w którym nie powinniśmy sobie nigdy odpuścić. I dla mnie ten moment jest bardzo interesujący i chciałbym kiedyś, żeby ten proces decyzyjny ujrzał światło dzienne i żeby wszyscy Polacy mogli zobaczyć, kto tak naprawdę i w jakim momencie podjął decyzję, że bagatelizujemy tą sytuację. Bo według mnie to jest zbagatelizowanie bardzo poważnej sytuacji. No dobrze, panie generale, tylko to jest pierwsza część tej historii. Ale ponieważ już ją zbagatelizowano, pocisk spadł, na szczęście gdzieś tam w środku lasu, nie na osiedla mieszkalne na przykład w pobliżu Bydgoszczy czy w samej Bydgoszczy. I co? I leży sobie. I nic się z tym nie dzieje. Przez nie wiadomo jaki czas znajduje go zwykły obywatel. Służby pojawiają się kilkanaście lub też nawet kilkadziesiąt godzin po tym telefonie. No to jest następna część tej dość zatrważającej, jakby nie było, historii. No niestety to jakby dalszy ciąg jest tego działania, w którym służby powinny po takim sygnale od obywatela, wiedząc o tym, co się dzieje na wschodzie, mając już przykre doświadczenia z przewodowa, powinny natychmiast się tam pojawić. Ja rozumiem, że policja, która tam pojedzie, może nie znać się na rosyjskich pociskach, ale momentalnie powinna powiadomić kolejne służby i tam się powinno w ciągu kilkunastu minut powinni się pojawić odpowiedni ludzie, którzy powinni zabezpieczyć teren. Bo tak naprawdę myśmy nie wiedzieli, co w tej rakiecie jest, no czy jest tam głowica bojowa, bo przecież pamiętam pierwsze doniesienia, że znaleźliśmy część marszową tego i szukamy głowicy, tak? No więc to niedobrze wygląda. Ja dlatego mówię, chciałbym zobaczyć proces decyzyjny, kto jakie decyzje podejmował, dlaczego tak się stało, jakie są procedury i dlaczego one nie zostały wdrożone, a jak zostały wdrożone, to dlaczego nie zadziałały. No jest wiele pytań, na które dzisiaj nie znajduję odpowiedzi. I to jest dla mnie takie bardzo, bardzo, bardzo złe, że mijają kolejne dni, już minęło dwa tygodnie ponad od tego zdarzenia i my dalej w zasadzie nic nie wiemy. Ktoś nam mówi, że jakaś prokuratura prowadzi śledztwo. Okej, ja rozumiem, że prokuratura jest od prowadzenia śledztw, ale wojsko powinno prowadzić własny zespół, czy to komisja badania wypadków lotniczych, bo przecież to był cel, to był statek powietrzny. Ale wiemy, że Polska zwróciła się do Stanów Zjednoczonych o pomoc w wyjaśnianiu właśnie tej sytuacji, tego odnalezienia szczątków wyprodukowanej w Rosji rakiety. Wiemy, że polskie służby mają już współpracować ze służbami amerykańskimi. To jest krzepiące, czy raczej wprost przeciwnie, że polskie służby nie są samodzielnie w stanie wyjaśnić takiej sytuacji, czy to jest raczej normalna procedura? No bo ja się na tym nie znam, więc pana pytam.
Nie wiem, jaki ten poziom współpracy miałby być, bo jeżeli to miałoby być tylko wymiana informacji, to to jest w porządku dziennym, no bo jednak Amerykanie posiadają potężne konstelacje satelitów, które obserwują wszystkie rzeczy, starty rakiet w szczególności, więc uzyskanie od nich materiałów może być bardzo pomocne oczywiście, ale to ja bym to raczej odbierał w ten sposób, że to Polska jest właścicielem tego śledztwa, prowadzi całe sprawy i korzysta z pomocy Amerykanów, bo oni mają po prostu większą wiedzę na temat odpalenia, na przykład miejsca odpalenia i przelotu tego pocisku. I tylko w taki sposób, no jeżeli my dzisiaj będziemy się zwracać do Amerykanów i prosić ich o to, żeby oni wspólnie z nami prowadzili to śledztwo, no to to wygląda już źle, bo to nie jest tak naprawdę sprawa Amerykanów, to jest sprawa Polski i Polaków, bo to na terytorium Polski spadła ta rakieta i to my wszyscy powinniśmy się w to zaangażować i ponosimy za to odpowiedzialność. Panie generale, zapytam pana wprost, czy uważa pan, że rząd ukrywa informacje o tej rakiecie? Do tej pory wspomniał pan, nie mamy żadnych wiadomości w tej sprawie, a opinia publiczna powinna je mieć. Ja nie mówię, że wszystkie, bo być może nie wszystkie powinno się przekazywać, ale jednak jakiekolwiek, więc może po prostu rząd ukrywa coś w tej sprawie. No, nie chciałbym być aż tak dosadny w tym określeniu. Raczej powiem delikatnie, że jest zła polityka informacyjna, o tak. Mm-hmm. No tak, ale wiemy, że połączone komisje sejmowe zajmą się tą sprawą, więc nie wiem, czy pan się czuje bezpieczniej już w związku z tym, ale... To tak a propos wyjaśniania tej historii. Ja bym się czuł bezpiecznie, gdybym wiedział o tym, że wszystkie procedury, które towarzyszyły temu zdarzeniu, zostały sprawdzone. Jeżeli były luki w tych procedurach, to wdrożono program naprawczy. O to mi chodzi. Ja bym się już dzisiaj nie skupiał, kto jest winny, tam szukanie jakichś winnych, bo to tak naprawdę jest rzeczą drugorzędną. Rzeczą pierwszorzędną jest to, czy ta lekcja znalezienia tej rakiety w Polsce da pozytywne wnioski na przyszłość. Czy no uszczelni system obrony powietrznej, czy służby będą prawidłowo działać i tak dalej. Nie wyciągamy wniosków, no to jest właśnie najgorsze. Przecież pamięta pan, rozmawialiśmy zresztą w moim programie o tym wiele tygodni temu, kiedy... bez zezwoleń, pamiętam, jacyś rybacy czy poławiacze ryb zostali przy infrastrukturze krytycznej u nas na Morzu Bałtyckim złapani i to jeszcze w ogóle po dłuższym czasie przez służby. Nie mieli dokumentów, ale zostali wypuszczeni, tłumaczyli, że łowią łososie czy coś tam innego, śledzie, nie wiem, nieistotne. I wtedy przecież podnosiliśmy larum, że do takich sytuacji nie powinno dochodzić. Mija kilka miesięcy i znów mamy jakąś taką wpadkę przedziwną. No czyli nie wyciągamy wniosków. No niestety brzmi to bardzo źle. To jest dlatego uważam, że tutaj powinna być jasna i klarowna polityka informacyjna rządu, Ministerstwa Obrony, żeby ludzie poczuli się, że ktoś zarządza tym wszystkim, bo dzisiaj jest takie wrażenie, że to jakby samo się to dzieje. No, jest jakaś rakieta, coś się dzieje, ale tak naprawdę nie wiemy, kto za to wszystko odpowiada i kto tym wszystkim zarządza. Czyli kto zarządza polskim bezpieczeństwem w tym kontekście pan mówi, tak? Tak, w takim kierunku bym zmierzał. No smutna konstatacja dość niestety, no ale taka rzeczywistość. Generał Tomasz Drewniak, bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Były inspektor sił powietrznych, ekspert fundacji StratPoint. Spokojnego mimo wszystko, panie generale, i dobrego dnia. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję pani, dziękuję państwu. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Ekspresu Biedrzyckiej. Bardzo, bardzo państwu oczywiście dziękujemy za obecność i już teraz zapraszamy na jutro. Wracamy o godzinie 9:07. Piękna pogoda dziś, więc proszę korzystać, bo to mija aż za szybko. Do zobaczenia. Do jutra, jutro czwartek, także widzimy się jeszcze przez 2 dni w tym tygodniu. Do zobaczenia. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa, kłaniamy się nisko. Książki i mediów Vivelot 2023. Książki, audio, gaming, BookTok, autorzy i wiele innych w niepowtarzalnej przestrzeni PGE Narodowego. Zaplanuj wyjątkowy weekend i kup bilet już teraz na targiwivelo.pl.